uczynić dzisiaj poprzez precyzyjnego dnia bibliotekarza i biblioteki. Tak się składa, że wygłaszam tę nowację jako nie tylko laureat ubiegłego roku, ale jako obecny przewodniczący zarządu oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polski w Lesznie, którą to funkcję przejąłem w lutym tego roku właśnie po dzisiejszej laureacji, będącej jej wieloletnią przewodniczącą, o czym będę mówił jeszcze dalej. Trudno mi będzie jednak w tak krótkim, bowiem czasie, na którym mam przewidziane na to wystąpienie, przedstawić wszystko to, czego dokonała dzisiejsza laureatka przez ponad 30 lat pracy w biblioteczarstwie i są równie ważne działalności społeczne w mieście, regionie, województwie, kraju. Jest to po prostu niemożliwe, więc w związku z tym postaram się powiedzieć o tych najważniejszych sprawach. Pracę w biblioteczarstwie rozpoczęła 1 stycznia 1982 roku jako zastępca dyrektora ówczesnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka. Warto tutaj powiedzieć, że sprawy bibliotek, sprawy kultury i bibliotek były znane już wcześniej, bowiem pełniła w latach 1975-1978 funkcję stanowiska dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego. W związku z tymi sprawami bezpośrednio się również zajmowała. A tak się też składa, że w roku 1977 jako dyrektor tegoż wydziału nadała imię ówczesnej wojewódzkiej bibliotece Stanisława Grochowiaka, którą to dzisiaj nosimy. Od 15 sierpnia 1985 roku została jej dyrektorem i była nim aż do końca 1998 roku, kiedy to w konsekwencji zmian administracyjnych kraju Biblioteka Wojewódzka została przekształcona w Miejską Bibliotekę Publiczną i dyrektorem tejże placówki jest do dnia dzisiejszego. Przez te wszystkie lata pracy w bibliotece, najpierw wojewódzkiej, później miejskiej, wywarła duży wpływ na działalność w tym właśnie okresie. Przez te lata biblioteka osiągała bardzo wysokie wyniki czytelnicze, jedne z najwyższych w Wielkopolsce, liczące się w kraju. Wyrazem uznania niech będzie najnowszy otrzymany przed kilkoma dniami podczas Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Bile tytuł Templum Libri, przyznany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu za szczególne określenia, za szczególne osiągnięcia, za najwyższe osiągnięcia w zakresie rozwoju czytelnictwa kategorii bibliotek miejskich. A już wcześniej, w roku 2000, biblioteka posiadała tytuł Biblioteka Magda Pereniskwe, przyznany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Tak duże uznanie, jakim przez te wszystkie lata cieszyła się, nadal cieszy Biblioteka Olsztyńska, to w dużej mierze jej zasługa, umiejętnie kierująca jej zespołem pracowników tejże biblioteki. Aby sprostać tym zadaniom, trzeba było podjąć wiele działań ze strony natury organizacyjnej, modernizować bazę, wyposażenie, zmieniać strukturę, dostosować do potrzeb bieżących i oczekiwań mieszkańców miasta i regionu. Leszczyńska Biblioteka była jedną z pierwszych w Wielkopolsce, która była w pełni skomputeryzowana, czyli wszystkie procesy biblioteczne są skomputeryzowane, zarówno jeśli chodzi o tradycyjne zbiory, czyli mówimy o książkach, czasopismach, jak i te współczesne, czyli zbiory audiowizualne i elektroniczne. Jest zwolenniczką nowoczesności w bibliotece, zarówno jeśli chodzi o narzędzia, jak i formy oraz metody pracy. Poszerzając zakres i co ważne, jakość oferty przeprowadziła wiele inicjatyw, wiele zmian w jej funkcjonowaniu, dzięki którym realizuje swoje zadania z daleko wykraczające poza funkcjonowanie zwykłej biblioteki, ograniczonej tylko i wyłącznie do wypożyczenia zbiorów bibliotecznych. Biblioteka Leszczyńska jest postrzegana dzięki temu jako biblioteka nowoczesna, efektywna, otwarta. Jest też Centrum Informacji Bibliograficznej, Bibliotecznej Lesznej Regionu. Warto wspomnieć, że z inicjatywy dzisiejszej laureatki w roku 1998 został utworzony gabinet Romana Maciejskiego, w którym zgromadzono
pamiątki oraz materiał dotyczący twórczości po kompozytorze związanym z Lesztem. Trzy lata później utworzenie pokoju Stanisława Grochowiaka, patrona naszej biblioteki. Jest bibliotekarzem o wysokich kwalifikacjach zawodowych, uzyskany nie tylko formalnie na studia podyplomowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale też poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach, seminariach czy konferencjach bibliotecznych organizowanych w Lesznie, Wielkopolsce czy kraju. Często podczas nich występowała z wykładami, referatami, dzieląc się z ich uczestnikami swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem. Przywiązywała dużą wagę do kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, umożliwiając im różne formy kształcenia. Brała też udział w procesie kształcenia kadr bibliotekarskich. Przez kilka lat, będąc wykładowcą i prowadząc zajęcia na studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia Jana Mosakowieńskiego w Leszy. Do działalności bibliotekarskiej wnosi wiele cennych inicjatyw i propozycji, nie tylko usprawniające obsługę użytkowników, ale i upowszechniające wiedzę, kulturę, zwłaszcza literaturę, czytelnictwo i problem samych bibliotek. Od wielu lat w leszyńskiej bibliotece organizowane są różne formy pracy adresowane do wielu grup użytkowników, z których znaczna część ujęta jest w stałe cykle imprez o różnym zasięgu, w tym i charakterze ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Adresowane są, tak jak wspomniałem, do różnych grup użytkowników, do mieszkańców miasta, regionu, Wielkopolski. Nie będę ich tutaj wymieniał, bowiem ci z Państwa, którzy korzystają z usług biblioteki, bywają podczas różnych imprez organizowanych przez tę placówkę, wiedzą, czym uczestniczą, wiedzą, co biblioteka oferuje. A myślę, że takich osób jest w naszym gronie większość. Od wielu lat Małgorzata Hales popularyzuje literaturę w mediach, głównie w stałych programach emitowanych w Radio Orka i Telewizji Leszno, które niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem odbiorców, a więc mieszkańców Leszna i regionu. Publikuje też na łamach prasy, głównie Wielkopolskie, ale nie tylko. Podejmując wielokrotnie różne sprawy związane z szeroko rozumianą kulturą, a zwłaszcza literaturą i czytelnictwem, działa tym samym na rzecz podniesienia rangi biblioteki, a także prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza w środowisku. To są takie elementy, które są ważne przy założeniach każdego roku przyjętych w ramach proponowanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotek Polskich Tygodniach Bibliotek. Jest też również, była inicjatorą i jest inicjatorem powołania czasopisma bibliotekarskiego Miejskiej Biblioteki Publicznej pod tytułem Waria, które są na bieżąco przekazywane informacje dotyczące tego, co się w bibliotece dzieje. Adresowane są Waria nie tylko do użytkowników, czyli do czytelników, ale również do szerokiego kręgu odbiorców. Kolejną ważną inicjatywą dzisiejszej laureatki było powołanie wydawnictwa CISER przy ówczesnej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w 1995 roku, o czym dzisiaj już była mowa przy okazji wręczenia wyróżnienia w ramach honorowej Nagrody Liścia Miłorzędu. Dotychczas ukazało się kilkadziesiąt tytułów o różnym charakterze, związanych często z literaturą, z regionem. Są wśród nich pozycje zarówno będące autorstwa dzisiejszej laureatki, jak i prace zbiorowe, które powstały pod jej redakcją. W dalszej części dzisiejszej uroczystości będzie mowa o najnowszym dziecku tego wydawnictwa, czyli o publikacji z pamięcią Monik zawierającej sylwetki z małych bibliotekarzy, o których powie za chwilę Małgorzata Hales. Przez wszystkie lata pracy w bibliotekarstwie brała aktywny udział w opracowaniu i realizacji rozmaitych programów, projektów dotyczących rozwoju kultury w mieście i regionie, w tym współczesnych związanych z funkcjonowaniem kultury w mieście Leszno. Bardzo bliskie jej zainteresowaniom jest, bardzo bliskie zainteresowaniom jest regionalizm. I to zarówno w ujęciu takim tradycyjnym jako małej ojczyzny, jak i szerszym, wielkopolskim.
I tutaj wymienię jedynie, bowiem ta działalność związana z ruchem regionalnym, a tym samym również i poprzez te działania z wieloma działaniami ze strony biblioteki, są tak szerokie, że wymagałoby to więcej poświęcenia, więcej czasu. Ale przede wszystkim działa aktywnie od wielu lat w Leszyńskim Towarzystwie Kulturalnym, w Wielkopolskim Towarzystwie Kulturalnym, jest członkiem Rady Programowej miesięcznika wydawanego przez to towarzystwo. Dalej, jest aktywnym działaczem Towarzystwa Muzycznego imienia Romana Maciejskiego, organizującego wiele ważnych, w charakterze również międzynarodowych imprez. Tak jak już poprzednio wspomniałem, w miejskiej bibliotece znajduje się gabinet tegoż kompozytora. Była też, co warto podkreślić, bo to się dzieje na naszych też oczach, doszło też do reaktywowania po wielu latach przerwy rocznika leszyńskiego. Pierwszy okres wychodzenia to były lata 1977-1989, wyszło wówczas 9 numerów i dzisiejsza laureatka była członkiem komitetu redakcyjnego tego rocznika i jednym z inicjatorów i też członkiem komitetu redakcyjnego wydawanych od kilku lat do 2010 kolejnych numerów tego rocznika. Od wielu lat związana jest z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Tutaj mówiłem podczas mojego pierwszego wystąpienia, że w dniu dzisiejszym spotykamy się z seniorami skupionymi przy PKPS-ie w Zarządzie Miejskim. Właśnie dzisiaj pani dzisiejsza laureatka będzie miała wykład dla tej grupy osób. Małgorzata Halec działa i nadal aktywnie działa społecznie w wielu innych organizacjach i stowarzyszeniach, zarówno w charakterze lokalnym i regionalnym, w różnych strukturach też organizacyjnych, co ważne, co warto podkreślić. Warto podkreślić również to, że nie tylko należała do nich w sensie formalnym, ale wnosiła do nich, do ich działalności wiele cennych pomysłów, inicjatyw, projektów, wywierając tym samym duży wpływ na ich działalność i ich odbiór społeczny. Co ważne, z naszego bibliotekarskiego punktu widzenia, pracując społecznie, wykorzystywała umiejętnie możliwości, jakie to dawało w podejmowaniu tam spraw związanych z kulturą, w tym literaturą, czytelnictwem i samych bibliotek. Współpracowała z licznymi organizacjami i stowarzyszeniami, instytucjami, placówkami oświatowymi, uczelniami i wieloma innymi podmiotami działającymi w Lesznie, regionie, w województwie czy w skali ogólnopolskiej. Szczególnego znaczenia nabrała współpraca z bibliotekami różnych typów, o których już wspomniałem poprzednio, za pośrednictwem szerokiej płaszczyzny współdziałania, jakim było jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polski. Poświęcę troszkę więcej miejsca działalności właśnie stowarzyszenia w końcowej części mojego wystąpienia. Jest aktywnym jego członkiem od momentu wstąpienia, to jest od roku 1984, będąc najpierw członkiem przez kadencję członkiem zarządu okręgu. Później, w latach 1993-2002, pełniąc funkcję przewodniczącej zarządu okręgu SWP w Lesznie, a następnie do lutego 2013 roku przewodniczącej zarządu oddziału SWP w Lesznie, po której przejąłem, tak jak wspominałem, tę funkcję. Jednocześnie od 2002 roku, początkowo jako wiceprzewodnicząca, a później jako przewodnicząca, pełniła funkcję okręgu SWP Wielkopolska. Była też przez dwie kadencje członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polski. Działała w sekcji czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych. Wniosła duży wkład w rozwój organizacji, jakim jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polski, zwłaszcza w regionie leszyńskim i Wielkopolsce. Podejmowała wiele inicjatyw na rzecz aktywizacji oraz integracji środowiska bibliotekarskiego. Była z inicjatywy, została ustanowiona nagroda imienia Liścia Miążębu i nagroda imienia Radnicy Mikielskiej w roku 2003. Może koło się tak zatoczyło w dniu dzisiejszym. Ponadto była organizatorką czy współorganizatorką licznych konferencji, seminariów, spotkań, między innymi z parlamentarzystami, z władzami, z organizatorką Forum Młodych Bibliotekarzy oraz wielu innych jeszcze form integrujących środowisko bibliotekarskie
i aktywizujący. Uznanie zasług pracy zawodowej i społecznej, działalności społecznej wielokrotnie oznaczana i wyróżniana. Ja może tutaj wymieniając powiem o dwóch, które są bardzo ważne i które myślę, że właściwie są istotne z punktu widzenia podejścia do działalności i charakteru pracy działalności społecznej Małgorzaty Harras. To medal Leszyńskiego Towarzystwa Kulturalnego za serce dla kultury oraz otrzymany w 2002 roku medal, nie medal, tylko nagrodę główną imienia Andrzeja Wojtkowskiego przyznany przez marszałka Województwa Wielkopolskiego. Szanowni Państwo, Szanowna Laureatko, Szanowni Państwo, przedstawiając tę laudację, chciałbym na zakończenie serdecznie pogratulować Małgorzacie Harras otrzymania Nagrody imienia Henryka Migielskiego, uznaniu i dorobku zawodowego i społecznego oraz zasług dla bibliotekarstwa. W imieniu bibliotekarzy życzę Pani dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji działalności społecznej i wszelkich możliwości w życiu osobistym. Bardzo dziękuję. Pani Małgorzacie Harras, laureatce Nagrody imienia Heleny Śmigielskiej w 2013 roku, poproszę pana Krzysztofa Taciaka oraz pana Tomasza Malepszego, prezydenta miasta Leszna. Chcieliście wysłuchać pana Krzysztofa Taciaka. Było dla mnie strasznie trudne. Dziękuję koleżeństwu, którzy zdecydowali o tym, że to ja tę nagrodę dzisiaj dostałam. Ale też dziękuję bardzo wszystkim tym, których na swojej drodze zawodowej i na polach działalności społecznej spotkałam i mogłam zaistnieć. Przecież także dzięki tej współpracy, która charakteryzowała moje kontakty ze wszystkimi organizacjami, jakiekolwiek one były, które zostały wymienione wcześniej. Bardzo dziękuję. Poproszę panią Małgorzatę Harras o prezentację książki wydanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z pamięcią o nich, sylwetki bibliotekarzy. Proszę Państwa, postaram się już bardzo krótko, ale pozycja ta jest dla nas niezwykle ważna. Cieszę się bardzo, że jest na sali Emilia Gierowa, koleżanka, która redagowała dwie poprzednie edycje tego tytułu z pamięcią o nich, sylwetki bibliotekarzy. Niestety przez lata, które minęły od pierwszej, bardzo cieniutkiej publikacji zeszyciku, przybyło bardzo tych spośród koleżanek i kolegów, którzy z nami pracowali, których spotykaliśmy, którzy na terenie dawnego województwa leszczyńskiego pracowali w bibliotekach, no przede wszystkim publicznych, ale nie tylko, także we wszystkich bibliotekach, które na tym terenie występowały. Ja bardzo się cieszę, że są dzisiaj na sali członkowie rodzin naszych, tych koleżanek, kolegów, którzy już odeszli, że są ci, którzy pisali poszczególne noty, bo nie zawsze są to biogramy. Dziękuję wszystkim, którzy no, zdecydowali, że ta publikacja mogła się ukazać. Tak to jest, że pracujemy, odchodzimy i autorzy poszczególnych sylwetek, not o poszczególnych osobach przekonali się, jak
prędko mija pamięć, jak trudno nieraz dotrzeć do tego, co było istotą działalności, no w tym przypadku naszych koleżanek, kolegów, których nie ma już wśród nas. Tak więc myślę, że ta publikacja, którą chcieliśmy dzisiaj Państwu przedstawić, podarować, która mogła się ukazać dzięki wsparciu miasta Leszna, ta publikacja jest tym momentem, dniem pamięci, którą chcemy ofiarować tym koleżankom i kolegom. Bardzo proszę o życzliwe przyjęcie, o spojrzenie na tę książkę, jak na taką publikację, którą miała być, a więc momentem wspomnienia, przypomnieniem tego, co najważniejsze w życiu ludzi, których nazwiska się tu znalazły, o których piszemy, ale co było też ważne w poszczególnych placówkach bibliotecznych. Były to czasem bardzo małe placówki i były to też duże biblioteki. To, co było ważne w środowiskach, w których oni pracowali. Przyjmijcie Państwo tę książkę z życzliwością, ale przede wszystkim przyjmijcie ją jako wspomnienie o naszych już nieobecnych koleżankach i kolegach. Dziękuję bardzo Pani Emilio, dziękuję koleżeństwu, którzy brali udział w przygotowaniu tej publikacji. Książka jest jeszcze ciepła, zatem pierwszy egzemplarz właśnie proszę pozwolić, że przekażę Emilii Gierowej, bo to ona przed laty już prawie 30 była inicjatorką pierwszej tego typu publikacji. Wszyscy Państwo Łukaszewskiego i zespołu Grand Piano. Jednak musimy jeszcze chwileczkę poczekać. Teraz. Mam nadzieję, że się zjawią. Witek Łukaszewski to nie tylko muzyk, ale także. Nie tylko muzyk, ale także wielu książek. Schodami do nieba, historia Led Zeppelin, Café Poema, Jimi Hendrix, Niccolò Paganini, Dialogi. Także trzykrotnie wybrany najlepszym gitarzystą flamenco w Polsce. Rocka, jazzu, muzyki klasycznej do tekstów poezji. Będzie to muzyczna podróż do korzeni rocka lat 60., 70. Przedstawię Państwu skład zespołu. Witek Łukaszewski. Autor gitara elektrycznej flamenco. Marcin Różkowski, bas. Jacek Winkiel, klawisze. Leszno. Mariusz Bobek, Bobkowski, perkusja. Zapraszam na spotkanie koncertu. Proszę Państwa, ja wiem, że kuchnia czeka, więc gramy szybko i do przodu. Żartuję oczywiście. Pierwszy utwór, który chcieliśmy zagrać, a propos. 12 czerwca w Warszawie, znaczy w Empiku w Warszawie jest oficjalna premiera mojej książki nowej, Jimi Hendrix, Niccolò Paganini, także polecam Państwu. Kiedyś kończyłem Akademię Ekonomiczną, dlatego umiem się sprzedawać. Oczywiście można kupić ją u mnie jako typową przedpremierę. Pierwszy utwór, który zagramy, nazywa się Przemijanie i codzienność. Napisałem go, będąc na 600-leciu mojej matury. I tak jakieś skojarzenia mi się porobiły. A jakie to Państwo usłyszycie? Jacek, zaczynaj.
spadł z kalendarza. I znowu zmarszczek przybyło ci. Po schodach wchodzisz już coraz wolniej. Zadyszka łapie cię u drzwi. Twoje miłości też pomarszczone. Ich fotografie pokrył kurz. Twoi koledzy kiedyś szaleni. Dziś każdy taszczy przed sobą brzuch. Łasyś na pieniędzy dźwięk. Tylko nocą, kiedy wszyscy śpią, w poduszkę wypłakuje się. Życie przepływa rzeką bystrą. Co było przeszło, już nie ma szans. Nic już nie zrobisz i nic nie zmienisz. Wkrótce wyrośnie na tobie las. Wypłakuje się.
słowniku KP Poema, który razem z Kutą się ukazał. Zagram teraz utwór, który ja nazywam utworem starych żonkosi. Nazywa się on po prostu Pomiędzy Tobą a Mną. A dlaczego to? Wynika też z treści.
No. Tak właśnie
jestem mężczyzną w starym stylu. Panowie mnie interesują. Nie jestem trendy. Dlatego zawsze uwielbiam, kiedy gram na kobiet. Generalnie uważam, że kobiety są znacznie lepszą konstrukcją niż my. Jesteście bardziej pracowite, bardziej odpowiedzialne. Taka jest prawda, no. A ja patrząc na młodych dzisiejszych chłopaków, to już w ogóle to już jest totalna masakra. Zatem byłem świadkiem randki, gdzie dziewczyna siedziała, on cały czas była w iPhone'ie. Potem na mnie spadł obowiązek kończenia randek. Niemniej przyjąłem to na klatę. Dla wszystkich kobiet utwór z mojego tomiku poezji, oczywiście do kupienia po koncercie. Akademia Akademiczna Poznań się kłania. Noc dziwiona. Tak. Tu moja fanka się dziwi, o co chodzi. Proszę, tylko się dostroję, bo cię sprzedam. Jednak temperatura się podniosła. Burza idzie. Burza idzie. Gdyby moi koledzy byli bardziej elokwentni, to bez Państwa zabawiali rozmowę. Kolega perkusista bardzo chętnie. Bardzo, bardzo. Kolega, zawsze wypowie pan perkusista. Już. Gdzieś mam kabel. Może już zacząć. Mogę w życiu, ale nie żałuję. Pięknie było. Ciebie w swoje ramiona.
Ty bezwstydnie niezawstydzona. Szeptać mi będziesz, że konasz. Szeptać mi będziesz.